Pod Twoją obronę wciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Słuchajcie, bo będziemy się dzisiaj przyglądać bliżej modlitwie różańcowej. Nawet się, mam nadzieję, że przytulimy tak mocno do różańca. Mam taką nadzieję. Wiemy już, potrafimy przesuwać paciorki, jak paciorki naszego życia, tak jak różaniec przesuwamy. Chcemy lepiej poznać życie Pana Jezusa, bo po to jest różaniec, żeby lepiej poznać życie Pana Jezusa, prawda? I przyjrzeć się temu lepiej, więc posłuchajcie. Zaczynamy od tajemnic radosnych. W życiu Pana Jezusa też było wiele radosnych tajemnic, w naszym życiu też jest. To teraz proszę, żebyście się podzielili jakimś radosnym wydarzeniem ze swojego życia, czyli powiedzieli tej osobie, co w tym tygodniu Wam się dzisiaj dobrego wydarzyło. No słuchajcie, to teraz chciałabym, żebyście pomyśleli o takim wydarzeniu z życia Pana Jezusa radosnym, którym najbardziej lubicie. Może przypomnimy sobie, w różańcu one są, prawda? Najpierw jest zwiastowanie, że się w ogóle narodzi, potem jest nawiedzenie, dobrze. Tak, narodzenie i co jeszcze? Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. I odnaleźć. I teraz podzielcie się proszę, którą z tych tajemnic najbardziej lubicie? Które wydarzenie z życia Pana Jezusa to radosne, najbardziej jakby przypada Wam do Waszego serca? Słuchajcie. No to posłuchajcie, oprócz tego, że w naszym życiu zdarzają się wydarzenia bardzo radosne, to zdarzają się też takie, które są... które są niełatwe. I teraz, słuchajcie, spróbujcie może podzielić się takim wydarzeniem, które w tym tygodniu było dla Was trudne. Może coś trudnego w szkole, może jakaś sytuacja taka nie była łatwa. Spróbujcie powiedzieć, co dzisiaj, co w tym tygodniu trudnego się wydarzyło. Dobrze, kochani, udało się. Słuchajcie, wcale nie jest czasami łatwo powiedzieć komuś jakiejś trudnej rzeczy, prawda? Ale słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby umieć się też trudnymi sytuacjami podzielić, bo wtedy jesteśmy razem, tak? Możemy kogoś poprosić o pomoc, może coś się wydarzyć też, ta sytuacja trudna może się rozwiązać, jeśli z kimś, o kimś o tym porozmawiamy. A pamiętacie, jakie były trudne sytuacje w życiu Pana Jezusa? Też są w tajemnicach jakich? W tajemnicach bolesnych. Pamiętacie, jakie to były bolesne tajemnice? W ogrójcu. Co jeszcze? Biczowanie, cierniem ukoronowanie, droga krzyżowa i śmierć. No to teraz spróbujcie, zrobimy jeszcze jeden krok w lewo i spróbujcie podzielić się, które to wydarzenie z życia Pana Jezusa jest dla nas najważniejsze. Wiecie co? To teraz jeszcze pomyślcie sobie, też w naszym życiu są takie sytuacje, które są sukcesami, prawda? To tak jak Pan Jezus w tajemnicach chwalebnych zmartwychwstał, to teraz pomyślcie o takim wydarzeniu w Waszym życiu, które było takim ważnym dla Was sukcesem. Zastanówmy się w takim razie, która z tych tajemnic chwalebnych, czyli sukcesy Pana Jezusa, bo to są sukcesy niewątpliwe Pana Jezusa, prawda? Bardzo ważne dla nas, bo bez Niego to nie wiem, co by było, gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał.
to pomyślmy, które z tych tajemnic chwalebnych są dla nas najważniejsze. Czyli przypomnijmy sobie, co na początku? Zmartwychwstanie, niebo wstąpienie, zesłanie Ducha Świętego, w niebo wzięcie Pana Jezusa, w niebo wstąpienie i w niebo wzięcie, tak? I ukoronowanie Najświętszej Maryi. Ale w niebo wzięcie Maryi, a w niebo wstąpienie. Tak, dokładnie. No to zastanówmy się. Jakie tajemnice nam zostały, o których nie powiedzieliśmy? Światła. No właśnie. Takie tajemnice, które w sumie powstały niedawno, prawda? Bo od początku ich nie było. Ich są pewnie najtrudniejsze do zapamiętania. Jeszcze do nich wrócimy, ale chciałabym wam, żebyście sobie takie zadanie do domu. Żeby każdy pomyślał i podzielił się ze swoimi rodzicami. Co właśnie jest takim światłem w jego życiu? Tak. I która z tych tajemnic światła będzie dla niego najważniejsza? Bo za chwilę pójdziemy do tamtej sali. O nie. I tam czeka na was niespodzianka. O, ja chyba tak. Słuchajcie, wykonamy różaniec. Ale nie tak jak w tamtym roku, że każdy robił swój różaniec z koralików. No, pamiętam. Pamiętasz? Bo zrobimy jeden taki duży różaniec. Już różaniec, to słuchajcie, no nie możemy się na nim nie pomodlić. Tylko chciałabym was jeszcze zapytać o to, czy pamiętacie, jak zaczynamy modlitwę różańcową i co oznaczają te nasze właśnie paciorki, które są tutaj na początku naszego różańca? Ktoś pamięta, jakie modlitwy odmawiamy? A, siostra Rozalia wszystko pamięta. Bardzo się cieszymy. To zaraz siostra Rozalia sprawdzi, czy my dobrze powiemy. Dobrze? Tak, proszę. To najpierw, to słuchajcie, Fryderyka nam pomoże. Co najpierw, od czego zaczynamy? Najpierw znak krzyża. Tak, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Potem? Wierzę w Boga, tak? Zdrowaś Mario. I jeszcze Ojcze Nasz, czyli tutaj jest wierzę w Boga i Ojcze Nasz, tak? Trzy razy zdrowaś Mario, o wiarę, nadzieję i miłość. Później? Znowu Ojcze Nasz. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ale powiedzcie mi, mam do was pytanie. Czy wy wiecie w ogóle, po co odmawiać ten różaniec? Już jak ktoś dobrze słuchał na początku, to na pewno będzie wiedział. Po co odmawiać ten różaniec właściwie? Żeby mieć łaski. Żeby mieć łaski, tak. Za pomocą różańca możemy wyprosić wiele łask. To jest zdecydowanie tak. A po co jeszcze? Co nam ten różaniec daje? Oprócz tego, że otrzymujemy różne łaski za sprawą różańca, jeśli go dobrze odmawiamy. Jak myślicie? Rita. Tak, poznawaliśmy życie Pana Jezusa. Słuchajcie, dawniej było tak, jak zanim powstała modlitwa różańcowa, ludzie bardzo często nie umieli pisać i czytać i nie znali Pisma Świętego. Więc chodziło o to, żeby powstała taka modlitwa, żeby ludzie też mogli poznawać życie Pana Jezusa, choć nie umieli czytać i pisać. I właśnie różaniec był taką modlitwą, ponieważ właściwie w tajemnicach różańcach jest zawarte całe życie Pana Jezusa. Dlatego ważne jest, jak odmawiamy jakąś tajemnicę, to żeby o niej myśleć. Tak jakbyśmy się znaleźli
razem z Panem Jezusem w tej sytuacji. Czyli jeśli na przykład odmawialibyśmy zmartwychwstanie Pana Jezusa, tą tajemnicę, to możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy u grobu razem z Panem Jezusem i możemy Go zobaczyć i z Nim porozmawiać. Tak? To jest bardzo ważne, żebyśmy wtedy rozmyślali o tych wydarzeniach. To spróbujemy to przećwiczyć teraz, dobrze? Wybierzemy jakąś jedną tajemnicę i spróbujemy się pomodlić. Chciałabym, żebyśmy, każda drużyna miała jakieś zadanie, żebyśmy może spróbowali przedstawić tę tajemnicę w formie małej scenki. Jak pacjent.